Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek TT eSports by Thermatec, model Kronos. To są te słuchawki, które widać za mną. Są to słuchawki z mikrofonem typowo dla graczy, jak widzicie z podświetleniem. Kosztują około 240 zł. Zapraszam do obejrzenia. Ok, moi drodzy, przypominając sobie podstawowe informacje. Słuchawki wyposażone są w 40 mm przetworniki z neodymowymi magnesami. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz. Impedancja w tym modelu wynosi 32 ohmy. Czułość to około 111 dB. A jeśli chodzi o pozostałe dane, także dane mikrofonu, znajdziecie je w formie tekstowej w recenzji na portalu. Teraz jeśli chodzi o same słuchawki, możemy je podłączyć na dwa sposoby. Mamy kabelek do smartfona z pojedynczym mini jackiem podwracanym, a także taki kabel, gdzie ta część idzie do słuchawek. Natomiast mamy także wtyczkę mikrofonową, słuchawkową oraz wtyk USB. Służy on do zasilenia podświetlenia słuchawek. Już Wam to pokazuję. Tak więc w słuchawkach mamy wejście do portu USB, wczepiamy końcówkę USB i w tym momencie nasze słuchawki zaczynają świecić, także mikrofon jako końcówka, jak widzicie, jest także podświetlana. Jeśli chodzi o same słuchawki, zobaczcie, wyginają się w taki sposób. Można je na płasko złożyć, co ma ułatwić transport. W zestawie jest też specjalna torba, którą pokazywałem w rozpakowaniu, ale jeszcze raz Wam przypomnę. To taka torba z logo Thermaltake'a, bardzo fajna, ze ściągaczem. Dzięki temu możemy te słuchawki w łatwy sposób przewieźć. Też właśnie dzięki opcji składania się tych muszli. Zobaczmy sobie, jaka jest sama konstrukcja. Jak widzicie, pałąk mamy dość duży, z takimi naprawdę grubymi poduchami. Góra pałąka jest matowa, bardzo ładnie wykonana, z logo Thermaltake TT eSports, z logo producenta. Regulacje mamy aluminiowe z plastikowymi elementami. Maksymalna regulacja wygląda tak. Naprawdę rozszerzają się do bardzo dużego stopnia. Mamy też takie fajne zdobienia, przy okazji oznaczenie słuchawki lewej i prawej. Ściółka muszli, mamy to taki miękki materiał. Same gąbki są dość grube i dość miękkie. W środku oczywiście znaki rozpoznawcze, logo Thermaltake'a i z tej strony również logo, tym razem podświetlane. Jeśli chodzi o sam mikrofon, nie jest on odłączany. Jest dość duży, jak widzicie, jest on w tym miejscu giętki. Możemy go sobie bez problemu dogiąć. Jak widzicie, mamy też w sekcji nauszników i na mikrofonie troszeczkę błyszczącego plastiku i też takie czerwone akcenty, które fajnie zdobią słuchawki. Generalnie ta czerń z czerwienią wygląda naprawdę świetnie. Natomiast jeśli słuchawek chcemy użyć w połączeniu ze smartfonem, nie ma żadnego problemu. Podłączamy wtedy czerwony kabelek. Odłączamy telefon i proszę bardzo, możemy korzystać ze słuchawek Kronos w wersji mobilnej, do smartfona, do tabletu. Jeśli chodzi o długości kabli, to ten kabel czerwony do smartfona, do urządzeń mobilnych ma metr długości, natomiast kabel główny, jak widzieliście, zabezpieczony oplotem, ma 1,8 metra, ma też ten taki paseczek z rzepem do organizowania go, do uporządkowania i ma także, moi drodzy, coś jeszcze, mianowicie jest to pilot na kablu z pokrętełkiem do regulacji głośności, dość precyzyjnym, oraz takim suwaczkiem włączającym, wyłączającym mikrofon. Bardzo delikatnie pracuje, bardzo cicho. Tak więc, moi drodzy, Kronosy są dość uniwersalne, możemy je stosować i do komputerów stacjonarnych, do urządzeń mobilnych. Opcja świecenia jest oczywiście nieobowiązkowa, że tak bym to wyraził, jeśli nie mamy wolnego wtyku USB
Jest też taka zaślepka w komplecie. Możemy sobie to po prostu zatkać, żeby nam się nie brudziło, nie kurzyło i korzystać wyłącznie ze słuchawek i mikrofonu bez podświetlenia. Tak więc jeśli komuś po prostu podobają się te słuchawki w takiej wersji jak są, czyli bez podświetlenia, nie ma z tym żadnego problemu. Kronosy nie potrzebują żadnego oprogramowania, tutaj nic nie konfigurujemy sobie, dlatego korzystanie z nich jest maksymalnie uproszczone. I ok, zobaczcie sobie, jak kronosy przylegają. Tutaj mamy miękką gąbkę, przypomnę, nauszniki też mamy dość miękkie. Sobie już tutaj boki trochę wyregulowałem, przygotowałem. Tak więc zobaczcie. Zakrywają praktycznie całe uszy, nie cisną, jeśli chodzi o tą sekcję. Nie czujemy też pałąku górnego. Natomiast jeśli chodzi o taką przyczepność do głowy, nazwijmy to w ten sposób, to jest tak sobie, ponieważ przy takich bardzo dynamicznych ruchach słuchawki troszeczkę się potrafią przesuwać, poruszać. Jeśli byśmy zrobili nagły ruch, trzeba po prostu uważać, żeby nie spadły. Ale to jest też oczywiście kwestia regulacji. Natomiast musimy wyczuć sobie tą regulację, żeby i trzymały się dobrze głowy, i nie cisnęły. Jeśli chodzi o ogólny komfort, to jest naprawdę nieźle. A teraz, moi drodzy, zrobimy sobie test mikrofonu. Jak widzicie, jest elastyczny, można go dogiąć sobie do ust bez większego problemu. Ja już odpalam program do nagrywania, w tej chwili jeszcze słyszycie dźwięk z kamery, a za chwilkę będziemy już nagrywać mikrofonem i będzie to wplecione w film. No i w tej chwili dźwięk, który słyszycie, jest już nagrywany mikrofonem słuchawek Kronos. Macie w tej chwili szansę ocenić, jaka jest jego jakość. I podsumowując, moi drodzy, naszą recenzję. Mieliście okazję zobaczyć zalety i wady tych słuchawek, posłuchać mikrofonu, zobaczyć, jak leżą. No i sami zdecydujcie. Według mnie te słuchawki są całkiem niezłe i jako słuchawki typowo dla graczy sprawdzą się naprawdę fajnie. Ze swojej strony polecam i zapraszam Was także do pełnej recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl. Tam dowiecie się więcej. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!